Miłość do kościoła, tak zostałem wychowany. Choć widziałem, że niektórzy księża to dzbany. Nie ocenia jednak, drogi kolego, wszystkich ludzi przez pryzmat jednego. Próbowałeś już wszystkiego, a tu dalej ściana. Wracasz na swą chatę i znów hashtag dramat. A u mnie i bez grama gęba roześmiana. Bo Jezus mnie prowadzi i mówi o co, kaman, kaman. Dzień dobry, dzisiaj naszym gościem jest ksiądz Adam Anuszkiewicz. Święta Bożego Narodzenia niebawem, a my troszeczkę dzisiaj z innej strony porozmawiamy z księdzem o rapie. Był już ksiądz u biskupa na dywaniku w sprawie swoich... Szczęść Boże! W sprawie swoich... Zaczynamy jazdę. Ja jestem Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Krzysztofie, módl się za nami. Nie byłem, a dlaczego miałbym być na dywaniku? A biskup słucha księdza muzyki? Tak. Wysłuchał, no trzeba posłuchać, co robią jego księża publicznie. Więc wysłuchał, powiedział, że jest to dobry sposób też docierania do ludzi. Ksiądz biskup jest człowiekiem, który odpowiadał przez długi czas za misję i no, też rozumie pewną inkulturację, tak? Czyli do człowieka trzeba mówić w takim języku i w takiej kulturze starać się odnaleźć, w jakiej jesteśmy. To pewnego rodzaju taka inkulturacja, tak jak Matkę Bożą w Japonii rysuje się jako Japonkę na przykład. No tak, ale w Polsce księża rapują, bo nie jest ksiądz pierwszym. Tak jest. Prawda? Ale w ogóle skąd pomysł na to, żeby właśnie wprowadzić taką formę ewangelizacji właśnie też i w Białymstoku, bo ksiądz jest kapelanem w zakładzie poprawczym, tak, prawda? Też ma dużo ksiądz kontaktu tak naprawdę w ogóle z młodzieżą, tak? Bo uczy też w szkole. Tak. Proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł, skąd inspiracja? Samo śpiewanie no, wzięło się z tego, że może trochę tak na przekór, że wyrzucono mnie z chóru po tygodniu w seminarium. No, to właśnie miałam też o to zapytać, bo ksiądz w wielu wywiadach podkreśla, że w ogóle zdolności takich muzycznych ksiądz nie ma, nie potrafi grać. Nie za po tygodniu z chóru ksiądz wyleciał. No i w związku z tym odnalazłem jakieś takie miejsce, gdzie pomimo mojego beztalencia potrafię z pomocą życzliwych ludzi i trochę techniki też utworzyć jakąś tam, no, będzie jakiś utwór widoczny. Tym niemniej no, sam pomysł wziął się z tego, że widziałem jak szeroki zakres odbiorców posiada dzisiaj muzyka hip-hopowa, muzyka rap wśród młodzieży, że te treści nie są zawsze budujące, że też moi znajomi z grupy Wyrwani z Niewoli, Jacek i Piotrek, z dużym powodzeniem robią taką muzykę i że to jest no, ciekawe, to mi też się podoba. I w końcu uwierzyłem, że można spróbować. Jest ksiądz młodym, nazwijmy to muzykiem, ale również młodym księdzem, prawda? Bo staż księdza to 6 lat. 6 lat. 6? Niecały. No właśnie. Co się takiego wydarzyło w księdza życiu, że zdecydował się ksiądz obrać inną drogę, bo ksiądz wykształcenia jest inżynierem. Tak, pracowałem przez prawie 10 lat zawodowo. Zaczynałem tu w Białymstoku, jeszcze studiując na Politechnice. Natomiast później, gdy przeniosłem się pod Warszawę, mieszkałem przez 8 lat, 9 w Mińsku Mazowieckim, to spotkałem wspólnotę ludzi upośledzonych umysłowo. Tam z nimi przebywałem, jeździliśmy na wakacje, rozmawiałem, modliłem się, zbliżałem coraz bardziej gdzieś do Boga i przez to przychodziły mi różne myśli, refleksje co do mojego życia i zobaczyłem, że jest to bardzo fajne, no, te konferencje, te wyjazdy wakacyjne, te rekolekcje, że mi się to bardzo podoba, że daje mi dużo satysfakcji i tak wróciła mi myśl z dzieciństwa, bo kiedyś jako dziecko też szukałem no, takiej drogi swojego życia. Gdy podrastałem, to już inne atrakcje wydawały mi się ważniejsze. Przez to porzuciłem tą myśl, ponieważ te atrakcje nie były przeznaczone no, dla księdza. No i te cukiereczki światowe trochę bardziej mi zasmakowały, ale się przejadły. I z czasem no, postanowiłem na tydzień, dwa, może trzy spróbuję no, jednak swojej
swoich sił takich w seminarium, zmierzę się sam na sam z Bogiem. Mój przyjaciel taki, który pamiętam, żegnał mnie w Mińsku przed wyjazdem, mówi: no Adam, ja ci życzę tak, jak mój tato mi życzył zawsze, żebyś skończył to, co zaczynasz. I wtedy poczułem się, byłem bardzo zdenerwowany za to, co on mi powiedział, bo ja wcale nie zamierzałem kończyć tego, co chciałem na chwilę tylko spróbować. Tego chciałem na chwilę spróbować i pamiętam w sobie tą złość, że ja nie chcę, nie miałem zamysłu takiego kończyć, chciałem tylko spróbować, że się mylę. Chciałem się upewnić, że ja się mylę, idąc do seminarium. Sprawdzałem to przez 5 lat, no i trzeba było zdecydować, albo kładziesz się krzyżem człowieku w katedrze, albo wracasz do starego życia. No i wróciłem jednak, znaczy nie wróciłem do starego życia, tylko poszedłem właśnie tą drogą. Wróciłem do tych gdzieś tam dziecięcych swoich jakichś myśli i jest super. A teraz ksiądz ma kontakt z bardzo taką chyba trudną młodzieżą, prawda? Czy ten rap jest właśnie też taką formą dotarcia do tych ludzi? Tak. To jest teraz to miejsce, które sprawia, że mam taką lekką przypustkę. Lekko przypustkę, bo to znaczy, że ci ludzie słuchają księdza, tak? I to, co ksiądz śpiewa, o to co ksiądz rapuje. Mnie znają, tak. Moi parafianie też znają gdzieś tam te piosenki, chociaż dopiero to się jakby rozpoczęło tutaj, ale znają też moje jakieś troszeczkę wywiady, bo zrobiło się troszkę głośno o tym. I to generalnie nie szkodzi, a zazwyczaj pomaga. Chociaż oczywiście nie każdemu się wszystko podoba. Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził. I ja jestem przygotowany. Bardzo wielu ludzi pisze chamskie, wulgarne, agresywne komentarze też na internecie, na YouTubie. Więc wiem, że uprzedzenia, w których żyjemy, stereotypy i taka zatwardziałość, aby oceniać człowieka, pomimo że się go nigdy w życiu nie spotkało, po pozorach, w nas jest. I z tym też chciałem bardzo jakby walczyć też. I co do kapłana, co do kogoś, komu się gdzieś tam nogi powinęły w życiu, miał jakąś kolizję z prawem, czy ma do tej pory jako młody człowiek nastawienie takie buntownicze i jest szorstki w obejściu, to też jest takie raczej wyzwanie niż jakaś taka miejsce, które mnie odpycha. Ale tak, z jednej strony rzeczywiście ksiądz, ta ewangelizacja poprzez rap sprawia, że wielu młodych, zwłaszcza młodych ludzi, jakby zaczyna na nowo odkrywać Pana Boga, ale z drugiej strony też myślę, że ksiądz działa w taki sposób też jakby bardzo pozytywny dla w ogóle samego Kościoła, tak? Bo ksiądz ociepla wizerunek Kościoła. Nie wiem, czy ksiądz ma świadomość tego, że działa to też w tą stronę drugą, tak? Więc bo umówmy się, to w tej chwili Kościół przeżywa kryzys i nie mówię tutaj o żadnych, nie mam na myśli żadnych afer, tak? Tylko mówię w ogóle o takim podejściu Kościoła, o tym, że nie potrafi Kościół bardzo często w tej chwili rozmawiać z ludźmi, tak? I myślę, że stąd te statystyki, które świadczą o tym, że te liczby, tak, które pokazują, że coraz więcej osób jednak, mimo że deklaruje, że wierzy w Boga, tak, do Kościoła nie chodzi. To nie Kościół przeżywa kryzys. Kościół zawsze ma jakiś kryzys. To ludzie przeżywają kryzys. Mamy tutaj kryzys wiary, mamy kryzys wierności małżeńskiej, mamy kryzys, prawda, zobaczy Pani, kryzys jakiegoś posłuszeństwa dzieci, mamy kryzys ich uczenia się, co mówią nauczyciele w szkole i jakie mamy problemy dzisiaj z dzieciakami. To jest powszechna jakaś deprawacja, która wlała się w nasze społeczeństwo. Kryzys wartości po prostu. My przestaliśmy jakby szanować samych siebie też. W taki sposób, jak dzisiaj młodzież potrafi się odzywać publicznie, wypowiadać do starszych, do wychowawców, czy o rodzicach, czy do rodziców, to też świadczy o tym, o braku jakiegoś takiego szacunku do własnej osoby i wszyscy na tym cierpimy. To nie jest problem Kościoła. Kościół jest częścią społeczeństwa. My jesteśmy wszyscy Kościołem i nie ma jakiejś wyizolowanej bańki, prawda, gdzieś, że w szkole człowiek będzie inny niż w Kościele, później w małżeństwie będzie inny,
to dzisiaj wszyscy musimy walczyć o dobro. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas taki, który każdemu człowiekowi jest drogi, gdzie my wszyscy powinniśmy gdzieś tą życzliwość, która się urodzi na chwilę w nas, jakby pielęgnować, owinąć w pieluszki jak Jezusa Nowonarodzonego, żeby zadać wysiłek sobie, Praca nad sobą dzisiaj, no, nie jest, że tak powiem, jednak w cenie. I to jest problem największy, że my podchodzimy, tak jak to pani zauważyła, tak? Ludzie tak podchodzą do kościoła jak do marketu. Ale to podchodzimy wszędzie, tak? Do szkoły podchodzimy tak samo. No, ale tego nie zmienimy, prawda? W tej chwili. No, możemy się starać, no możemy o tym rozmawiać. Nie zmienimy, ale możemy rozmawiać o tym, możemy, każdy, nie wiem, z nas zauważać to może pewne sobie zmienić. Powinien, każdy sam. Ja, bo ja nie mogę zmienić wszystkich. Pani mówi, no tak, tak, ale dobre słowo, ale takie, że ocieplam. Daj Boże, żeby tak było. Oczywiście chcę to robić, bo uważam, że trzeba to robić. Ale z drugiej strony nie mogę zmusić człowieka, żeby był dobry. Mogę tylko swoją osobą, tak? Sam siebie, swoim życiem, przyjmowaniem tej agresji, która do mnie wpada, prawda? Ja nie mogę zmienić agresora, powiedzieć mu, nie wiem, ukarać go jakoś tam, w jakiś sposób, tak, no, często, ale mogę zmienić swój sposób przyjęcia tej agresji i przez to ta sytuacja się zmienia. No, niebawem święta Bożego Narodzenia i jak możemy, jak powinniśmy je przeżyć, te najbliższe, bo rzeczywiście jest tak, że coraz częściej zapominamy w ogóle o takim duchowym aspekcie, tak jest, duchowym aspekcie przeżywania świąt Bożego Narodzenia, biegamy za tymi prezentami, prawda, ta kulinarna część też jest bardzo ważna, bo czy catering weźmiemy stąd, czy stamtąd, czy, prawda, a jak przeżyć święta Bożego Narodzenia? Tak, jak powinniśmy je przeżyć, tak naprawdę, no teraz w tych czasach, ciężkich czasach myślę, że dla wszystkich. Mi się wydaje, że trzeba tak przeżyć, jak ja bym sobie życzył, żeby one były. Oczywiście jest to trudne, tak jak pani mówi, sprawy materialne nas przygniatają, one też są potrzebne. No, trzeba zjeść jakieś jedzenie, trzeba mieć czyste mieszkanie, jakiś prezencik kupić, no ale trzeba mieć też jakby postawiony właściwy środek ciężkości, żeby te święta były, jak to ostatnio gdzieś tam udało mi się pomyśleć, żeby były to święta nie brzucha, tylko ducha. I żeby były przeżyte, a nie przerzute tylko. Bo później no, zostaje nam no, tabletka tylko na zgagę, tak? Jako jedyne pozostałość tego. No, trzeba umieć się odciąć. No, wydaje mi się, że kiedyś wcale nie było łatwiej ani kupić coś, ani przygotować, a jednak potrafiliśmy więcej czasu poświęcić rodzinie, bliskim. Bóg urodził się, bo bardzo chciał być z człowiekiem. Obecność. Jezus tak pragnął być z nami, że się urodził i stał się takim jak my. I myślę, że właśnie w tym też trzeba naśladować Boga. Naśladować w tym, że ja chcę być z człowiekiem. Odnowić w sobie to zaciekawienie drugim człowiekiem. Z tym, z którym jestem, nie wiem, 20-30 lat w jednym domu. Ale zacząć patrzeć na niego jakoś po nowemu, odświeżyć to spojrzenie, pochwalić za coś. Jedną, drugą, trzecią rzecz gdzieś pochwalić za coś. Coś się zdziwi może, matko, co on chwali? Coś nabroił pewnie, nie? Bo do tej pory przez 5 lat nic nie chwalił, a teraz coś chwali. Może babę ma chłop, albo chłopa ma baba, nie? I zaczyna chwalić. No właśnie, różne mogą być, prawda, gdzieś takie sytuacje. Natomiast tak jak chyba każdy tęskni, żeby bardziej być z człowiekiem niż z telewizorem czy z telefonem. Te nasze nałogi nie muszą być takie od razu destrukcyjne, na pierwszy rzut oka mocne, prawda, związane z substancjami. Ale to są uzależnienia już takie dziś w tym internecie i tak dalej, więc no, walka o to, żeby się pomodlić. No mi się wydaje, że jeżeli źle przeżyje Adwent, no to też nie przeżyje dobrze świąt. Jeszcze mamy parę dni, zawsze jest chwila, zawsze mi to fascynowało właśnie w chrześcijaństwie i w Chrystusie, że jest taka możliwość, że w każdej chwili, w każdej sekundzie mogę zmienić swoje życie, że ja mogę dzisiaj, teraz, w tej minucie powiedzieć, ja zmieniam, ja nie chcę tak, ja decyduję inaczej i od teraz jest w tej chwili inaczej. Zaczynam inaczej reagować, modlić się, zwracać do ludzi, używać innego tonu głosu, rozluźnię swoje napięcie twarzy,
swoje pięści, swoje tyki nerwowe zauważę i odpuszczę. Właśnie to mnie fascynowało, że Chrystus nie czeka na nas gdzieś tam, nie daje nam zadań, które musimy spełnić i dopiero po wypełnieniu tej ankiety przyjdźmy z petycją, tylko teraz, w tej sekundzie. I tak mam nadzieję, że będzie też w te święta, że my pomimo tego, że przyjdzie rozczarowanie, no tego czy tamtego nie załatwiłem tak jak trzeba, ale teraz jest ten czas, dzisiaj jest ten dzień, łamię się opłatkiem, teraz śpiewam kolędę, właśnie, to jest fajne, prawda, że nie włączać z internetu. Żeby kolędę też można w inny sposób Słyszałem rapowane kolędy kiedyś, ale no, nie będę raczej ryzykował tutaj wchodzenie w tego typu rzeczy, bo już starczy. A proszę powiedzieć, kiedy ksiądz nagra kolejny utwór? Kiedy możemy chyba się spodziewać? Chyba niedługo, z troszeczkę bardziej profesjonalnymi ludźmi. Chcemy coś tam nagrać tutaj z tymi, którzy już od lat się parają tego typu muzyką. No i cóż, zobaczę, na ile starczy czasu, sił. Czy ale to już jest, ma ksiądz jakiś droga? Pomysł na tekst, na co będzie? Tak, troszeczkę właśnie o życiu. Troszeczkę właśnie o życiu będzie. Czyli jak wszystkie księdza, nie żyję jak ameba, wiem, że dostać się, nie, że mam dostać się do nieba. No to życzymy przede wszystkim księdzu wesołych świąt. Dziękujemy bardzo. Błogosławionych i spokojnych również życzę, świętych, dobrego odpoczynku, żeby Bóg przyszedł. Dziękuję ślicznie, dziękuję za wywiad. Wszystkich.